Do ratusza przybywają interesanci głęboko poruszeni i po prostu przestraszeni wizją przejmowania do miasta nielegalnych migrantów, poinformował na środowej sesji prezydent Czesław Rankiewicz. Takie wizyty skłoniły włodarza miasta do wygłoszenia apelu. Ja bym prosił, ja apelował, żeby na ten temat, tego tematu nie wykorzystywać do celów politycznych, bo sprawy bezpieczeństwa to sprawy nas wszystkich. Nie grajmy, nie straszmy ludzi, że tutaj pojawią się ci emigranci z granicy właśnie polsko-białoruskiej, czy przyjadą ci z zachodu, bo no, takich tematów tutaj nie ma dzisiaj. My dbamy o bezpieczeństwo, mamy swoje zadania, mamy oczywiście plan zarządzania kryzysowego, jest wojewódzki plan, jest miejski plan zarządzania kryzysowego i wojewoda w tym piśmie z 14 maja bieżącego roku mówił o masowym napływie cudzoziemców, a nie emigrantów. I nie zaważajcie państwo tylko do emigrantów. I nasze kontakty z Urzędem Wojewódzkim, z ludźmi, którzy dbają o bezpieczeństwo, wskazywały, że tu nie chodzi o tych emigrantów, tu chodzi o uchodźców. Jak państwo może śledzicie ostatnio media, to Litwa przygotowuje krajowy plan ewakuacji. Proszę wyciągnąć z tego wnioski. I proszę nie straszyć mieszkańców, bo mieszkańcy do mnie przychodzą na przyjęcie interesantów i pytają się, czy prawdą jest, że ja chcę przyjmować tutaj interesantów do czterogwiazdkowych, trzygwiazdkowych hoteli. Ale mam pytanie do tych, co tak mówią. Kto za to zapłaci? Kto za to zapłaci? Państwo polskie, rząd polski na pewno nie zapłaci. I bym prosił, żeby nie organizować tutaj konferencji pod moimi oknami, tylko przyjść, usiądziemy, może wypijemy kawę, państwo przyjmiecie zaproszenie i wyjaśnię, o co tutaj chodzi. A tu chodzi o bezpieczeństwo, a nie granie właśnie uchodźcami i straszenie naszych mieszkańców. Do rozpowszechnienia niepokojących wieści przyczynił się poseł Adam Andruszkiewicz, który w towarzystwie miejscowych aktywistów rozpętał kilka tygodni temu wśród części Suwałczan istotny niepokój. Kiedy skierowaliśmy do parlamentarzysty zapytanie o źródła głoszonej informacji o zamiarze przyjęcia nielegalnych migrantów przez miasto, nie wskazał nam w swej odpowiedzi dostatecznie wiarygodnego dokumentu potwierdzającego głoszoną teorię.